Witam wszystkich bardzo serdecznie na webinarium prowadzonym w ramach programu Młodzi Przedsiębiorcy. Ja nazywam się Daria Żukowska, pracuję w Centrum Edukacji Obywatelskiej i będę moderowała nasze spotkanie. Tematem dzisiejszego webinarium będą narzędzia i aplikacje, które wspomagają pracę projektową. Szczegółowo przedstawi je Wam nasza ekspertka, pani Marta Florkiewicz-Borkowska. Więcej o sobie na pewno nam opowie, kiedy się już z nią połączymy. A tymczasem sprawdźmy kilka kwestii technicznych. Witamy się z nami, pani Marta. Widzę, że już korzystacie z okienka czata, to bardzo dobrze. Przywitajmy się tutaj wszyscy, ja też do Was napiszę. Super. Witam Cię Izabelo, witam Lidio. Okienko to będzie naszym jakby głównym okienkiem w komunikacji. Możecie tutaj zadawać pytania lub zgłaszać swoje problemy techniczne. Nad okienkiem czatu znajduje się również taka ikonka z uśmiechniętą buźką. Kliknijcie na nią. Rozwinie się Wam lista z różnymi komunikatami. Mogą nam się przydać w trakcie spotkania. Jest tam taki zielony plus, zgadzam się, czerwony minus, który oznacza nie zgadzam się. Możecie również wybrać ikonkę podniesionej ręki bądź koło ratunkowe jako potrzebuje pomocy i będzie to dla mnie sygnał, że macie jakiś problem techniczny. Postaramy się go szybko rozwiązać, także piszcie. I to już chyba wszystko ode mnie względem technicznych. Łączymy się już z naszą ekspertką. Ja życzę miłego spotkania i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Słuchajcie, zanim zaczniemy, to ja mam taką prośbę, abyście znowu kliknęli w tą buźkę i wyczyścili swój statut. Dobra, bo tak to ja będę cały czas myślała, że ktoś coś chce powiedzieć, albo się z czymś zgadza, bądź też się z czymś nie zgadza. Więc teraz będzie puste po prostu, a jak rzeczywiście będą jakieś problemy, no to wtedy możecie zawsze tą buźkę rozwinąć i wybrać interesującą Was opcję. Jeszcze Julia i Angelika 1 mają plusik albo podniesioną rękę do góry. Prosiłabym Was, abyście weszły na buźkę i wyczyściły swój statut. Jeszcze Angelika została. Chyba, że Angelika koniecznie chce nam coś powiedzieć. Adam jeden nie zgadza się. Dobra, słuchajcie. Buźka, wiem, że buźką się lubimy bawić. Jest to fajne. Natomiast bardzo bym prosiła, żebyście rzeczywiście używali tych znaczków wtedy, kiedy to jest potrzebne. Może tak. Najpierw chciałabym się zapytać, z kim mam do czynienia? Czy są tutaj tylko uczniowie, czy też może jacyś nauczyciele? Prosiłabym, żeby może nauczyciele się odezwali na czacie, jeśli tacy są. Interesuje mnie też, czy już uczestniczyliście w webinarze, czy to jest w ogóle wasze pierwsze spotkanie tego typu. Też bym prosiła, żebyście napisali. Super. Super, jesteście pełną grupą, świetnie. Też pierwsze spotkanie, ok. Super, czyli tutaj z gimnazjum Trusko 4 jest nauczyciel, świetnie. Słuchajcie, ja już miałam okazję prowadzić webinar w ramach tego waszego projektu Młodzi Przedsiębiorcy, było to rok temu. Tylko wtedy prowadziłam tylko i wyłącznie dla nauczycieli. Teraz mam ten zaszczyt, żeby właśnie spotkać się z wami. I bardzo się cieszę, że będę mogła właśnie z Wami uczestniczyć i coś troszkę Wam opowiedzieć o nowoczesnych technologiach i o tym, co możecie wykorzystać w projektach. Cieszę się, że komentujecie. Coś może troszkę o sobie. Słuchajcie, ja jestem nauczycielką języka niemieckiego oraz zajęć techniczno-artystycznych. W Pielgrzymowicach pracuję w gimnazjum, jestem również trenerem, moderatorem, mentorem, prowadzę najróżniejsze szkolenia dla nauczycieli z nowoczesnych technologii oraz też pokazuję moim uczniom, jakie fajne narzędzia mogą wykorzystywać w projektach. No i należę do takiej fajnej grupy takich nauczycieli właśnie wykorzystujących nowoczesne technologii, Super Belszy. Prowadzę też webinaria. Bardzo
lubię to robić, bo jest to taka forma spotkania, tak można powiedzieć, półrealnie z osobami, z którymi być może nigdy bym się nie spotkała. Jeżeli jeszcze taka kwestia techniczna, zanim zaczniemy, słuchajcie, bo jakbym mówiła za głośno, za szybko, albo coś by skrzyczało, to piszcie zaraz, ja postaram się coś z tym zrobić. Jakbym mówiła też za cicho, co raczej chyba nie nastąpi, to w razie czego też skrzeczy. Dobra, u kogo jeszcze skrzeczy? U kogo jeszcze skrzeczy? Coś u mnie skrzeczy, u nas wszędzie skrzeczy, łomatko. Dobra, słuchajcie, przyciszę tutaj mikrofon. Okej. Okay. Mówcie dalej. To ja teraz będę mówić, a wy mówcie mi, czy dalej skrzeczy. Jest lepiej, bo ja wyłączam po prostu głośność tutaj na głównej platformie. Tak, jest lepiej. Dobra. Dobrze, że się spytałam, bo byście nic nie powiedzieli. Jest lepiej, tak? To mikrofon mam trochę podwyższony. Za cicho teraz. Dobra, to spróbuję u siebie podgłośnić. Jak tam? Chciałabym, żeby wszyscy czuli się komfortowo. Jest okej? Okay? Bo jeszcze spróbuję w takim razie podgłośnić. Troszeczkę. Może ciut głośniej. Dobra. Okej. Okay. A jak jest teraz? Czy teraz jest dobrze? Ja wiecie co? Ja spróbuję gadać trochę głośniej. W razie czego? W takim razie myślę, że będzie dobrze. Jeszcze troszkę. Dobra, ale to jeszcze troszkę, bo wolę, żeby było ciszej. Okej. Okay. Dobra, zaczynamy. Jaki mamy dzisiaj plan? Słuchajcie, najpierw wprowadzenie, które tak naprawdę właśnie trwa. Później zaprezentuję Wam narzędzia i aplikacje. W międzyczasie pokażę też przykłady zastosowań, czyli jak inni wykorzystują narzędzia w praktyce. Później krótki instruktaż. I tutaj będę chciała udostępnić ekran i pokazać jedno z wybranych przez Was narzędzi. A na koniec podsumowania i pytania. Żeby cały czas nie przechodzić po prostu z trybu tutaj prezentacji, a później udostępniania ekranu, udostępnię ekran po prezentacji wszystkich narzędzi, żeby zrobić to potem jeszcze raz, ponieważ boję się, żeby nie było jakichś problemów technicznych. Ale najpierw chciałabym się dowiedzieć o Waszych oczekiwaniach. Dokończcie w czacie to zdanie, czyli dzisiejsze webinarium będzie udane, jeśli. Bardzo bym chciała, żebyście to dokończyli, bo chciałabym się na koniec do tego ustosunkować. Poza tym Wasze zdanie jest dla mnie bardzo ważne. Czyli jak to, co dzisiaj powinno się wydarzyć, żeby to webinarium było udane. Będziemy współpracować. OK. Cokolwiek znaczy teraz dla Was ta współpraca na tym webinarium. Będziemy się udzielać. Dobra. Dowiemy się czegoś nowego, nauczymy się jeszcze więcej, będzie ciekawie, będziemy rozmawiać ze sobą. O Boże drogi, dowiemy się wielu ciekawych rzeczy, zyskam sensowne informacje, super. Wyniosę z niego pozytywną energię i nowe pomysły, wytrwamy do końca. No tak, słuchajcie, półtorej godziny to nie jest mało. Będziemy słuchać i ćwiczyć. Dobra, słuchajcie, jak wiem, większość z Was jest tutaj po raz pierwszy. Więc no, współpraca, no, pokażę Wam narzędzia, na których no, nie, uda się ta współpraca, mam nadzieję. Natomiast głównie to będzie polegało na tym, że ja Wam przedstawię narzędzia, które możecie wykorzystać właśnie w Waszych pracach projektowych, czyli na przykład w tym projekcie, w którym teraz bierzecie udział. Dlaczego chcę Wam zaproponować w ogóle jakiekolwiek nowoczesne narzędzia? Ponieważ one świetnie wspierają właśnie pracę projektową, ponieważ są nowoczesne, są też formą zabawy, burzy mózgów, pobudzają kreatywność. I to jest też pewna wizualizacja tego, co zdążyliście zrobić teraz. No i chciałabym też Wam pokazać taką alternatywę, jak można inaczej zaprezentować projekt, nie wykorzystując takich standardowych i sztampowych narzędzi, które są wykorzystywane ogólnie przez wszystkich. Jak wiecie, w gimnazjum jest coś takiego jak projekt gimnazjalny. Ja również mam zawsze grupy gimnazjalne. U mnie uczniowie bardzo, bardzo lubią pracować metodą projektów i nie wyobrażam sobie, żeby nie wykorzystywali właśnie nowoczesnych technologii i w różny, najróżniejszy sposób nie prezentowali tych swoich efektów. Dobrze, co chcę Wam zaproponować? No to słuchajcie, Answer Garden, Smore, Tak, Easley oraz Padlet. Taki mam dla Was zestaw, o którym chciałabym dzisiaj powiedzieć. W związku z tym mam dla Was taką pierwszą ankietkę i zaraz ją uruchomię. Chciałabym, żebyście odpowiedzieli, które z podanych narzędzi znacie.
Już uruchamiam ankietę. Bardzo proszę. Proszę mi tutaj zagłosować. Jest to wielokrotny wybór. Więc jak ktoś być może zna pana. O, nie znam. Widzę, że tutaj będą same inspiracje. Mam nadzieję. Czekam jeszcze, bo 13 osób. 13 osób. OK. Mam 14. Ktoś nie głosuje, to bardzo proszę, abyście dali mi znać. To wtedy nie będziemy przeciągać w ogóle czasu. Już mam 17 osób. Już jest 75% praktycznie rzecz biorąc. Mhm. 7, 18. Odjąć mnie i panią Darię, to powinny zagłosować 22 osoby. Jakoś, być może, jeżeli ktoś jest na tablecie, to może to trochę głupio, to może to trochę nie funkcjonować, wiecie? Więc jak ktoś jest na tablecie, to może mu się nie udać. O, ale jest osoba, która zna wszystkie. No to dla tej osoby może być nudno. Mam nadzieję, że nie zaznaczyła to ta Julia, która napisała, że nie będzie nudno. Dobra, a czy znam, jestem tylko ciekawa, czy znam wszystkie, to oznacza, że wszystkie wykorzystuję i wiem, jak funkcjonują. Ciekawe. Dobra, słuchajcie, 21 osób, myślę, że praktycznie wszystkim się udało. Zakończę głosowanie i pokażę wam wyniki, bo wy ich nie widzicie, to tylko ja komentuję. Widzicie wyniki, widzicie, jak to wyszło. Wyszło, że 91% nie zna żadnych. Julia, wierzę ci, to był taki żart. Natomiast znam wszystkie 4%. W związku z tym zobaczymy. Cieszę się za szczerość, na serio, bo to jest naprawdę, to nie są takie, wiecie, aplikacje, które powiedzmy każdy zna. Tak naprawdę jak ja moim uczniom proponuję, to oni też ich nie znają. Poznają je po prostu w akcji, jeśli ja je wykorzystam na lekcji, ale za to później z nich korzystają i mam nadzieję, że wy też będziecie z nich korzystać. Wracamy do naszej prezentacji. Bardzo dziękuję za udział w ankiecie. Cieszę się, że też komentujecie na czacie. Pierwsze narzędzie, słuchajcie, to jest Answer Garden. Zaraz poznacie to narzędzie w praktyce. Natomiast o co tutaj chodzi? Tutaj nie musicie się logować, nie musicie tworzyć konta, a możecie w szybki sposób zebrać jakieś informacje na jakiś temat. Mamy dwie opcje, do 20 znaków maksymalnie, albo do 40 znaków. Ja z reguły wybieram opcję do 40 znaków, jakby ktoś chciał po prostu coś więcej napisać. Jakieś skojarzenia, czasem chcecie wymyśleć nazwę projektu, czasem chcecie jakąś wspólną datę uzgodnić albo uzyskać szybką informację zwrotną, a na przykład nie możecie się spotkać, więc możecie taki link wrzucić sobie na grupę na fejsie czy też na dzienniku elektronicznym i w czasie rzeczywistym ludzie mogą wpisywać tam informacje, a wam to się pokazuje, z czego możecie później zrobić chmurę wyrazową. Zaraz pokażę wam, jak to funkcjonuje w praktyce, tak? Bo o to chodzi, żebyście poznali to ze strony praktycznej. Natomiast linki, słuchajcie, jeszcze taka informacja, linki, które będą pojawiać się na prezentacji, ja będę wam kopiować do czatu, tak? W związku z tym, super, fingersi, na pewno was polubię, nie ma sprawy, odezwijcie się, jakbym zapomniała, przypomnijcie. Natomiast ja chcę wam teraz pokazać, jak funkcjonuje Answer Garden. Wklejam wam na czacie link. Proszę kliknąć ten link i odpowiedzieć na to pytanie. Jakie narzędzia TIC wykorzystujecie w projektach? Napisaliście, że nie znacie. Cieszę się, to też was, będę was śledzić, słuchajcie. Będę was podglądać, lubić to, co robicie. Chciałabym, żebyście kliknęli na Answer Garden i odpowiedzieli na pytanie, jakie narzędzia TIC wykorzystujecie w projektach. Ponieważ napisaliście, że tych, co ja chcę wam zaproponować, nie znacie, ale na pewno znacie jakieś inne i coś z czegoś korzystacie. Więc bardzo proszę, żebyście wpisali. Każdy klika na ten link i w okienku Type your answer here wpisuje odpowiedź na to pytanie. Na razie nie widzę, żeby ktoś wpisał, wiecie, bo ja mam podgląd do tego. O, e-mail. Pierwszą mam odpowiedź. Wy jak będziecie za każdym razem, słuchajcie, jak będziecie odświeżać sobie link ten z Answer Garden, to słuchajcie, jeszcze raz. Klikacie na ten link, który podałam przed chwilą. Jeszcze raz go wklejam na czacie.
Klikacie w ten link i bardzo proszę, żebyście wpisali odpowiedź na pytanie w pustym okienku, a później nacisnęli submit. I możecie sobie odświeżać, bo za każdym razem jak się odświeży, to widać co pokazują. Tylko fora społecznościowe, widzę Facebook, e-mail, Word, nie pamiętam nazw. Nie uznaję takiej odpowiedzi, nie pamiętam nazw. Paint, Word, Photoeditor, coraz więcej się pojawia, super. Za każdym razem jak odświeżycie, to możecie widzieć. A ja coś Wam jeszcze pokażę, co z tym można zrobić, dlatego w tym momencie, słuchajcie, spróbuję podzielić się moim ekranem, ale żeby to zrobić, to na chwilę wyłączę kamerę. Będę dalej mówić, ale wyłączę kamerę, dlatego że nie chcę, żeby było zbytnie obciążenie sieci. W związku z tym mam nadzieję, że... Czy widzicie już mój ekran? Mam nadzieję. Mam nadzieję, że widzicie mój ekran, prawda? Bo ja mam informację, że widzicie. Dobra. Popatrzcie, to jest nasz Answer Garden. Tyle osób odpowiedziało. Wy to też powinniście widzieć. Tak? Snapchat, e-mail, Facebook, Google, Photoeditor, praca w grupach. OK. Większość z Was bazuje na takich, na grupach społecznościowych, widzę. I teraz popatrzcie, jak takie narzędzie może funkcjonować. Macie już zebrane jakieś informacje, jakąś fajną informację zwrotną na jakiś temat, tak? I teraz, jak to wszystko macie, to zobaczcie, możecie to wyeksportować do chmury wyrazowej. Naciskacie tu na dole eksport i macie, że możecie tego wyeksportować do chmury wyrazowej tak Xedo albo do Wordle. Pokażę Wam, jak wygląda tak Xedo. Jeśli chodzi o tak Xedo, trzeba mieć wtyczkę Java Flash aktualną. W przeciwnym razie to się nie zrobi. Zobaczcie, ładuje się. I zobaczcie, jaka fajna może powstać chmura wyrazowa. Ze wszystkich tutaj tych właśnie informacji. I teraz ja Wam zaraz udostępnię tą chmurę wyrazową, żebyście mieli na pamiątkę. Pobiorę link. Zresztą Wy też możecie sobie teraz, spróbujcie, bo Wy też możecie sobie zrobić taką chmurę wyrazową. Chcieliście działać, to możecie teraz spróbować każdy u siebie zrobić chmurę wyrazową. I na pewno każdemu wyjdzie inna chmura. Submit, bo chciałabym pobrać link, ale coś mi nie chce pobrać linku. Zwiększymy nazwę. Nie chcę. Nie działa pobieranie linku, więc normalnie powinno się tutaj pojawić link, natomiast nie działa ten link, w związku z tym pokażę Wam, jak się pobiera obrazek. Taką chmurę wyrazową możecie pobrać jako obrazek. Na przykład powiedzmy, jaka wielkość, czy JPG, czy PNG, jaki chcecie. Natomiast bardzo mnie to dziwi, bo zawsze się da. Albo coś jest nie tak teraz. O, widzę, że mi grupy przesyłacie. Super. Natomiast popatrzcie, jak macie taką chmurę wyrazową, to możecie podświetlić wyraz i on się powiększy. Jeśli natomiast chcecie wyeksportować do Wordle, to naciskacie wtedy Export to Wordle i powinno Wam się wyeksportować do chmury, natomiast jak widzicie na stronie Wordle.net coś się dzieje. Więc w tym momencie nie wyeksportujemy, ale cieszmy się, że udało nam się wyeksportować do tutaj. Szkoda, że nie umiem pobrać linku, bo chętnie bym Wam teraz podała. Natomiast fajnie, że się udało udostępnić ekran i możecie zobaczyć, jak to fajnie funkcjonuje. OK. Zakończę współdzielenie ekranu. Każdy z Was z tej chmury wyrazów, którą macie i ją odświeżycie, możecie też spróbować pobrać tą chmurę wyrazów. Spróbujcie to zrobić i dajcie znać, czy Wam się to udało zrobić. Czy jeżeli klikniecie tam w ten Answer Garden, to udaje Wam się pobrać chmurę wyrazów. Tu możecie natrafić na taki problem, że jeżeli tej jawy nie macie aktualnej, to rzeczywiście może wydarzyć się tak, że no, niestety nie uruchomi się ten program, bo to jest tak jakby konieczne. Natomiast jakby się komuś udało, to by było świetnie. Jakbyście mi napisali, że się udało, to też by była dla mnie fajna informacja zwrotna. Natomiast chcę Wam pokazać, to była ta nasza aktywność, tak? To jest ten link, który ja Wam podawałam.
Natomiast teraz możecie zobaczyć, i tu jest kolejny link, który chcę Wam pokazać i zaraz Wam przekopiuję. To jest link do chmury, tutaj już Wam zaraz wrzucam. Proszę bardzo, Ctrl V. To jest link do chmury wyrazów, właśnie stworzony na poczet jakiegoś webinarium, które prowadziłam dla nauczycieli. Niestety polskich znaków nie ta. I tak właśnie wygląda odpowiedź nauczycieli, jeśli ich spytałam, jakiego przedmiotu nauczają, tak? Wpisywali. Można również osadzić taki Answer Garden na blogu albo na stronie. Jeśli macie. Prowadzicie bloga w ramach tego projektu i na przykład chcielibyście w ramach Answer Garden zebrać jakieś informacje od Waszych czytelników, tak? Czy podoba im się blog, albo czy na przykład ostatnia akcja, jaką zorganizowaliście, im się podoba, albo nie wiem, chcielibyście, żeby wymyślili hasło reklamowe czy coś takiego, to możecie też stworzyć taki Answer Garden i możecie umieścić bezpośrednio na stronie. Za pomocą pobrania tak zwanego kodu embed, czyli kodu, który nam umożliwia udostępnianie coś bezpośrednio na stronie internetowej albo na blogu. Cieszę się, Kamil, że Ci się podoba. W związku z tym, no, ja myślę, że już Wy będziecie mieć swoje pomysły, bo tak naprawdę tyle osób, ile tutaj jest w tym pokoju, to tyle osób ma na pewno swój pomysł, jakby można było tą stronę. Fajnie, że udało mi się ją pokazać i zobaczyliście, jak to funkcjonuje w praktyce. Dobrze, innym narzędziem, jaki chciałabym Wam pokazać, to jest TAK. TAK, czyli inny sposób na podsumowanie projektu. Tak jak mówię, najpierw będę omawiała te aplikacje, a później udostępnię ekran i pokażę Wam przykłady, zanim się zdecydujecie, co bym miała Wam pokazać praktycznie. Do czego może służyć? Słuchajcie, no mamy jakiś projekt, tak? I później czy chcemy go zaprezentować? Chcielibyśmy jak najwięcej pokazać uczestnikom. I to nie na zasadzie, że pokazujemy blog, tylko po prostu prezentujemy efekty tej pracy projektowej. W związku z tym taki tak umożliwia nam stworzenie tak jakby takiego plakatu, na którym zamieszczamy filmy z YouTube, różne materiały audio, możemy dodawać zdjęcia, fajne takie baczony, przyciski. Jest bardzo intuicyjny, naprawdę. Wszystko się robi za pomocą drag and drop, czyli tylko i wyłącznie przesuwamy. Świetne jest to, że ma polską czcionkę. Co to znaczy, Adam, że nic nie widzisz? Nie widzisz slajdu teraz? Z napisem tak? A inni widzą w ogóle coś? Okej, dobra. No to ja nie wiem, Adam, dlaczego nie widzisz. Chodzi o to, że teraz jesteśmy w dalszym ciągu na prezentacji. Możecie umieszczać fajnie na stronie też. Ja to też Wam pokażę, jak ja umieściłam na moim blogu. Możecie też link pobrać i komuś przesłać. Jedyny minus, tak, bo czasem dla ludzi, którzy muszą założyć konto na nowej aplikacji, jest to minus. Natomiast osoby, które mają konto na Facebooku bądź też mają Gmaila, wówczas mogą po prostu zalogować się bezpośrednio przez to konto. Ja znalazłam parę takich taków, plus mój tak, pokażę Wam, jakie zrobiłam zestawienie projektów moich uczniów, ale też potem zaprezentuję Wam właśnie inne po polsku. Tymczasem przejdziemy do następnego narzędzia, które chcę Wam dzisiaj pokazać. Czy wiecie, co to jest infografika? Czy spotkaliście się z czymś tak? Napiszcie na czacie. Nie, okej. Okay. Nie, Niestety nie. Dobra, dobra, to jest dla mnie ważna informacja, tu Ewelina wie. Infografika polega na tak jakby wizualnym przedstawieniu danych, na przykład statystycznych, tak? Czyli jeżeli robiliście jakąś ankietę, macie ileś wejść na bloga albo podjęliście jakieś działania, to można to zamiast opisywać to, pisać tyle tekstu, to można to fajnie przedstawić w formie infografiki. Czyli umieszczamy różne fajne znaczki, obiekty i potem informujemy ludzi właśnie, co zrobiliśmy przez cały projekt, co udało nam się zrobić, albo badamy jakiś temat, tak? I też nam wyszły jakieś informacje, je też możemy przedstawić w formie infografiki. Jest to naprawdę taki, wiecie, świetny sposób, ponieważ zaczepia nas. To znaczy nie ma tylko tekstu, tylko przede wszystkim są dane.
Najfajniejszy program, uważam, który jest bardzo prosty i intuicyjny, to jest właśnie ISLI. I tu też można zrobić, zaprezentować swój projekt, właśnie wykorzystując taką infografikę. Na ISLI macie 15 gotowych motywów, czyli tak naprawdę nie musicie od zera tworzyć coś swojego, choć jak jesteście kreatywni i macie swój pomysł i lubicie takie rzeczy, to oczywiście możecie. Wybieracie wtedy pusty szablon i próbujecie. No, ja akurat jestem wygodna i korzystam z motywów, bo mi się podobają. Macie też 10 kategorii grafik, to znaczy możecie wybrać ludziki, zwierzęta bądź też właśnie transport. Dodajecie tam różne obiekty graficzne oraz tekst. Łatwo się edytuje tą stronkę i jest bardzo też intuicyjna. Możecie, co jest też świetne, taką infografikę możecie zapisać w formacie JPEG, tak? Możecie też to potem wydrukować i na przykład powiesić na gazetce czy też w klasie. To jest też fajne, bo jeśli nie mamy możliwości umieszczenia tego na stronie albo na blogu, to właśnie możemy też wydrukować w szkole. Albo możemy zrobić to i to, tak? Możemy w sieci być, istnieć, możemy na blogu umieścić infografikę, a możemy też ją wydrukować i powiesić. Później, tak jak powiedziałam, nie chcę teraz się przełączać, więc później Wam wszystkie przykłady pokażę. No i jest jeszcze świetne narzędzie Smore, czyli wirtualna ulotka. Jak macie projekt, robicie jakieś działania, to z reguły są też różne eventy, różne wydarzenia. W związku z tym fajnie jest stworzyć zaproszenie. Oczywiście ja jestem bardzo za tym, żeby też manualnie i ręcznie tworzyć zaproszenia i wręczać je osobiście, ale jeśli prowadzimy też stronę projektu i bloga i chcemy dotrzeć online do różnych użytkowników, to fajnie stworzyć taką ulotkę online na przykład i umieścić ją na stronie, puścić linka na fejsie i może w ten sposób większa liczba osób w ten sposób dowie się o tym, co robimy. Jak widzicie, zrobiłam tutaj taki zrzut ekranu tego, co można umieszczać właśnie na takiej ulotce. Więc jak widzicie, tekst się znajdą, obrazki się znajdą, wydarzenia się znajdą, różne audio możecie, wideo umieścić, czy też krótką notatkę, galerie zdjęć, naprawdę linki też możecie umieszczać. Znaczy, tak, mi w ogóle nie przeszkadzają akurat wasze emotikony. Jeśli to jest reakcja na to, co mówię, to super. Natomiast mi nie przeszkadza. Słuchajcie, ulotki naprawdę są świetne, świetnie się to tworzy. Jest prosta obsługa. Naprawdę, starałam się wybrać dla Was takie programy, takie aplikacje, które naprawdę bardzo prosto się obsługuje, intuicyjnie, szybko się edytuje. Właśnie jak widzicie, można dodawać wiele mediów, pobierać linki i też świetnie możecie umieszczać wszystko na stronie. Stosowanie w praktyce pokażemy za chwilę. No i Padlet. Napisaliście, że znaczy większość, 50%, zaznaczyło, że nie zna żadnego narzędzia. Troszkę się zdziwiłam, bo Padlet to jest taka tablica korkowa online, czyli planując projekt, mamy w klasie, z reguły każda klasa, każda szkoła posiada taką tablicę korkową. I wówczas na tej tablicy korkowej umieszczamy, przypinamy różne karteczki. Padlet to jest taka tablica korkowa online, bo na niej też się przypina karteczki, tylko online, tak? Możemy na nich umieścić zdjęcie, jakieś fotografie, jakiś tekst możemy umieścić, możemy załączyć wideo, link, bardzo, bardzo dużo informacji. Możemy mieć konto, ale nie musimy. Jeśli mamy na takim padlecie, możemy naprawdę gromadzić różne informacje. Ja ten padlet wykorzystam na koniec zajęć, abyście mogli praktycznie spróbować napisać mi wasze wrażenia po tym webinarze, wasze opinie i refleksje, taką informację zwrotną dla mnie i też dla organizatorów. Adam, webinarium będzie trwało tak, jak było planowane, czyli od 18:30 do godziny 20:00. W związku z tym szybko się edytuje, wystarczy kliknąć, pojawia się karteczka i wpisujecie, co chcecie. Możecie też taki Padlet umieścić na stronie i możecie też pobrać link i przesłać innym. Wówczas na przykład, nie wiem, gromadzicie sobie jakieś zdjęcia, tak, na dany temat. Możecie wszystkie zgromadzić je właśnie na takim Padlecie.
Możecie również właśnie poprosić o opinię innych. I oni wtedy, jak ktoś chce więcej napisać, to właśnie może napisać na tej karteczce. Jeżeli zbieracie jakieś w ogóle różne informacje, tylko i wyłącznie związane z danym tematem, z danym zagadnieniem, to wtedy możecie taki Padlet otworzyć i ten Padlet będzie taką waszą tablicą, w której zbierzecie informacje tylko i wyłącznie na jeden temat. Więc to też jest świetne właśnie do działań projektowych i ma się wtedy wszystko w jednym. Można powiedzieć, tam niektórzy mi umieściliście informację, że się posługujecie dyskiem w chmurze, więc to jest coś jak taki katalog, tak? Tylko, o, tylko tu jest wszystko w jednym miejscu, wszystko jest tak jakby przypięte. No dobra. To ja, słuchajcie, ja wam wstawiłam mniej więcej te narzędzia. Teraz wam pokażę przykłady, więc udostępnię ekran i będę wam troszeczkę pokazywała przykłady. Wszystkie linki, słuchajcie, jest taka informacja, bo tu macie podane linki i te wszystkie linki są zrobione skracaczem. Wiecie, co to jest taki skracacz linków? Znacie coś takiego? Tak, czasem szczególnie jak korzystamy właśnie z dokumentów Google'a, to nam się te linki są takie długie. Ja wam teraz tu napiszę. Ja korzystam z Bitly, ale oczywiście Google też ma swój skracacz, tak? Więc jeżeli ktoś nie zna, a chciałby kiedyś wykorzystać, to ja wam właśnie podałam link do tego, tak? Możecie, jak macie długi link, to możecie zawsze skrócić ten długi link w formie krótszej, a poza tym, wiecie, ja jako nauczyciel, jakbym miała uczniom, nie wiem, wyświetlać taki długi link i prosić, że oni go mają wpisać, to bym chyba w życiu nie doczekała się, aż że oni to przepiszą dobrze. Natomiast jeżeli napiszę taki krótki, a moi uczniowie już wiedzą, że ja korzystam z Bitly, to wystarczy, że przepiszą potem te 6 czy też 7 znaków. Więc jest to o wiele krótsze, niż jakby mieli przepisywać 20 na przykład. I myślę, że się ze mną zgodzicie, bo każdy gdzieś tam się zawsze może pomylić, czy przy wielkiej, czy małej literze. W związku z tym tak, ja z tego korzystam. I wszystkie te linki dostaniecie później na maila od pani Darii, zgromadzone przeze mnie w jednym dokumencie. I oprócz tego pewnie prezentacja będzie dostępna na stronie projektu, natomiast ja wam jeszcze prześlę, znaczy przez panią Darię, taki dokument, w którym będziecie mieć te wszystkie linki i te przykłady, i linki do programów i tak dalej. Także też nie musicie się stresować, że teraz na przykład nie zdążycie przypisać. Dobrze, to teraz słuchajcie, ja na chwilę zniknę z pola widzenia, natomiast postaram się udostępnić ekran. Nie rozumiem, Kamil. Słyszałem, że za jakąś ilość wejść na określony link Bitly. Nie rozumiem, co ty napisałeś. Ja próbuję udostępnić ekran. Dziel się swoim ekranem. Już zaraz. Słuchajcie, żebyście wy widzieli, ile ja mam. Zresztą zaraz zobaczycie, ile ja mam pootwieranych okienek właśnie specjalnie dla was. Zaraz powinien się mój ekran pokazać. Wiesz co, Kamil? Nie wiem. Ja tego nie słyszałam. Zainteresowałeś mnie teraz i zaintrygowałeś. Ale nie wiem. Nie słyszałam tego i kasy żadnej jeszcze nie dostałam. Także pierwsze słyszę to od ciebie, ale z pewnością to sprawdzę, czy to prawda. Także nie wiem, nie wiem. Natomiast słuchajcie, no ja będę trochę teraz mówić, bo mi się łączy. Jeszcze raz sobie rozłączę. To tak wiecie, tak technicznie to tak jest. Czasem jak się coś bardzo chce zrobić, to nie zawsze to od razu wyjdzie. W związku z tym bardzo będę was prosiła o informację, czy już widzicie mój ekran. Nie, okej, okay, Kamil, ja też z tego nie traktuję, że ty mi to mówisz, że to jest na 100%. Też to sprawdzę. Dobra, widzicie mój ekran, świetnie. Dobra, więc jak widzicie mój ekran, to zaczynamy. Najpierw chciałabym wam pokazać, od czego my zaczynaliśmy? Od taka, no nie? Popatrzcie, to jest tak. Tak wygląda plakat zrobiony w taku. Aha, wiecie co, słuchajcie, bo jeszcze chciałam wam powiedzieć coś takiego. Ja jak udostępniam ekran, teraz akurat widzicie nasz pokój, to ja ten czat widzę tylko teraz. Więc weźcie sobie też to pod uwagę, że jak udostępniam wam inne rzeczy, to nie widzę czatu. I teraz tak, zobaczcie, tutaj moja znajoma nauczycielka podsumowała projekt, jaki był w szkole. I tak to wygląda.
Są zdjęcia, jest tekst. Jak widzicie, można umieścić mapę, czyli gdzie się ta szkoła znajduje. Wywiad to jest z uczniami. No i tyle. Oni umieścili tylko tyle. Natomiast w każdym momencie mogą coś tu dodać albo coś tu mogą zmienić. Tak? Jest to takie podsumowanie projektu. To można też umieścić oczywiście na stronie. Natomiast mój tak wygląda w ten sposób. W latach 2013-2014 miałam trzy grupy gimnazjalne. Aha, coś się stało i mi się nie chce. Ładuje się jeszcze, nie chcę się przesuwać. I postanowiłam gdzieś tam zmieścić je wszystkie właśnie na jednym plakacie. Właśnie wtedy trafiłam na taka, na to narzędzie, i to narzędzie umożliwiło mi właśnie przedstawienie tych projektów. Tylko teraz niestety, poczekajcie. Spróbuję przejść na Chromę i spróbuję na Chromie włączyć, ponieważ tam mi nie chce złapać. O, tu od razu szybciej. No i zobaczcie, tak wygląda. Ja już tutaj mam trochę więcej, że tak powiem, bajerów, bo zrobiłam te takie przyciski fajne, gdzie jak klikniemy na te przyciski, to możemy przejść do strony, której chcemy. Czyli na przykład tutaj, gdzie jak kliknę na Hänsel und Gretel, to wejdę na bloga projektu moich uczennic, które wkręciły niemiecką wersję Jasia i Małgosi. Tak? I tu jest też ich blog, wszystkie działania opisane, tak? Czyli możemy też w taki fajny, bardzo reprezentacyjny sposób klikać, zrobić takie przyciski, które będą nas przekierowywać na jakieś strony. Uważam, że wizualnie jest to po prostu świetne. Ukrywa linki, a wygląda bardzo fajnie. Także jak widzicie, to też taka inna forma. Tutaj umieściłam właśnie zdjęcia. Także też w taki prosty sposób można to wykorzystać. Następnym narzędziem, jakie Wam pokazywałam, to były te infografiki Easly. Zobaczcie, to jest infografika tak zwana persona o osobie. Ktoś umieścił chłopaka, tak, i opisał go, podając jakieś szczegółowe dane. Świetny sposób na przedstawienie siebie, tak? Szczególnie jeśli chcemy uwzględnić właśnie jakieś dane, tak? On tutaj pokazał w procentach, jakie ma pasje, tak? Potem o przedmioty szkolne przedstawił świetnie w projektach. No i potem fajnie się zdefiniował. Jest taki fajny profil osobowościowy. Świetna możliwość, na przykład wy jesteście w projekcie, pracujecie grupowo, jest was kilka osób, można zrobić zakładkę o mnie i można właśnie w taki fajny sposób przedstawić siebie. Z pewnością jest to ciekawsze i na pewno więcej osób zawiesi na tym oko, niż jeżeli by mieli czytać, nie wiem, jakiś tekst A4, czy też na pół strony ze zwykłym pisanym tekstem. Kolejnym przykładem infografiki, zobaczcie, jest tutaj herbata, tak? Opisana herbata, jakie mamy rodzaje, informacje takie niby na osi czasu, tak? Też w bardzo fajny sposób przedstawione i to jest też szablon. To jest też szablon. O, ja właśnie sobie czytam, właśnie sobie przeszłam do czatu poczytać, bo wiecie, co byłam ciekawa, czy coś komentujecie. Więc zobaczcie, świetna o herbacie, tak? Więc tutaj można wykorzystać o waszym projekcie, tak? Co w poszczególnych etapach się działo. To już tak naprawdę zależy od was, bo ja nie znam szczegółowo waszych działań, więc nie jestem w stanie teraz odnieść się do nich. Natomiast myślę, że wam w głowach już na pewno coś się tworzy, jakiś pomysł. Kolejne, zobaczcie, tutaj wykorzystano niezbyt dużo takich informacji, danych statystycznych, natomiast tutaj ktoś wykorzystał do informacji o tym, co się znajdzie w gazetce kolejnej, tak? Więc jak widzicie, też można w ten sposób. Fajny sposób, fajne tutaj takie właśnie obiekty infograficzne wykorzystane, tak? I trochę tekstu. Ale na pewno też inaczej to trafia do użytkownika, czy też do czytelnika, niż jakby to było napisane w takich zwykłych punktach od kropki na przykład, tak? Właśnie infografika ma to do siebie, że powinniśmy mieć jakieś takie obrazki kojarzące się z tym, tak? Żeby na tym móc zatrzymać swój wzrok. Także bardzo Was zachęcam.
Nawet jeżeli uczymy się czegoś, tak? Uczymy się historii na przykład jakiegoś działu, albo mamy dużo dat, to też można to sobie świetnie stworzyć nie tylko w formie mapy myśli, ale właśnie w formie takiej infografiki. Także też zachęcam, żeby próbować robić takie rzeczy na takich zwykłych przedmiotach, tak? Żeby ta nauka była bardziej efektywna i sprawiła może też większą przyjemność. A wiadomym jest, że jak coś sami zrobicie, to bardziej to zapamiętacie. I przejdziemy teraz do smorę. Ja sobie to pozamykam. Natomiast przejdziemy do smorę. Zobaczcie, tu kiedyś moi uczniowie brali udział w takim projekcie o funduszach unijnych. Mieli opisać, co się zmieniło w ich okolicy. I jak już skończyli ten projekt, to braliśmy udział w Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy. Zresztą bierzemy cały czas do tej pory. Mamy swoje stoisko. To właśnie w smorę zrobili zaproszenie. Tak, i zobaczcie, jak specjalnie Wam pokazuję to na stronie, żebyście zobaczyli, jak to fajnie wygląda na blogu, tak? Ktoś sobie wejdzie na bloga i może sobie przewinąć od razu tu, nie musi przechodzić nigdzie linkiem. Więc jest i tytuł, jak widzicie, jest trochę tekstu. To tak, a propos, to są wszystko wyroby uczniów, tak? My takie rzeczy robimy na tych zajęciach techniczno-artystycznych, a potem sprzedajemy. Ciasteczka, szyjemy też takie różne laleczkostworki. Potem widzicie, fajnie się podaje informacje, gdzie to się odbywa, no i na koniec też jakaś informacja, więc świetnie to wygląda też na blogu. Inny pomysł, tutaj jest moja znajoma nauczycielka klas 1-3, postanowiła zaprosić swoich rodziców do wspólnego tworzenia z dziećmi kartek świątecznych. I w ten sposób utworzyła takie zaproszenie i wysłała do wszystkich rodziców. Napisała, widzicie kiedy, umieściła fajne zdjęcia, jakąś krótką informację i w takiej formie przez dziennik elektroniczny wysłała zaproszenie do rodziców. Myślę, że to też jest fajny pomysł, jeżeli korzystacie z dziennika elektronicznego i macie w jakiś sposób kontakt właśnie z wszystkimi ze szkoły, to też właśnie wtedy można za pomocą linku wysłać jakieś zaproszenie. Ostatnio na niemieckim mieliśmy temat przyjęcia, zaproszenia i tak dalej, urodziny. No i moi uczniowie tworzyli w parach właśnie zaproszenia w języku niemieckim. Więc też to fajnie można wykorzystać, zamiast pisać zwykle na zwykłej kartce albo nie wiem, w podręczniku uzupełniać, to właśnie można wykorzystać do tego właśnie fajny program, właśnie Smore. No dobra, zajrzę sobie, czy coś tam, czy macie jakieś pytania. Wy se tu dyskutujecie, tak? Zamiast słuchać tego, co ja mówię, słuchajcie. Ciekawa jestem, czy wykorzystacie. Ja potem się podowiaduję, z jakich szkół jesteście i sprawdzę, czy wykorzystaliście. Będę wchodzić na te wasze wszystkie blogi, fejsy i nie wiadomo gdzie i będę patrzeć, czy cokolwiek jest wykorzystane. Dobra, słuchajcie, Padlet. Padlet to jest ta tablica korkowa, o której Wam mówiłam. Zobaczcie, tutaj możecie umieścić chmury wyrazowe. Nie wiem, czy znacie chmury wyrazowe, tak w ogóle ja tak gadam o tych chmurach, a się nie pytam. Mieliście okazję poznać, bo już Wam pokazałam. Napiszcie mi, czy znacie chmury wyrazowe, czy kiedyś tworzyliście takie chmury wyrazowe. Nie. W mojej prezentacji na początku właśnie była taka chmura wyrazowa. Ona służy do tego, że możemy różne słowa, różne wyrażenia właśnie świetnie zwizualizować, tak? Ja potem Wam wrócę i pokażę, a tymczasem Was zainspiruję, to nie jest w planie, ale napiszę Wam szybko, fajne programy, które możecie wykorzystywać właśnie do tworzenia tych chmur wyrazowych. Wybierzecie sobie najlepszy i najbardziej Wam pasujący. Ten, który będzie Wam działał na Waszych kompach. Więc trzy są takie świetne programy, wpisujecie różne słowa. Jak to można do projektu dodać? No na przykład tworzyć chmurę wyrazową związaną z różnymi zagadnieniami, które poznaliście w ramach Waszego projektu, tak? I umieszczacie taką chmurę wyrazową. Możecie też stworzyć chmurę wyrazową z imion wszystkich, którzy są w danym projekcie i umieścić na stronie. Też to jest fajne. No i tutaj macie, ja prowadziłam takie warsztaty dla nauczycieli języka angielskiego i oni mieli tworzyć chmury wyrazowe dla swoich uczniów. No i jak widzicie, stworzyli te chmury, umieścili, kliknęli, ja mogę teraz kliknąć, powiększyć każdą tą chmurkę wyrazową, tylko jakoś tak mi się nie powiększa. Tu kliknę. O, jest, powiększa się do puzli. Oprócz tego, że oni tworzyli chmurę wyrazową, to oni z tego jeszcze tworzyli puzzle.
Bo wiecie, co jest też taki program do tworzenia puzli online. Ale dobra, mniejsza o to. Tu miałam wam pokazać po Padlet, jak funkcjonuje i jak się do niego przyczepia. Zobaczcie, ja mogę teraz kliknąć. Piszę na przykład swoje imię. Mogę napisać tutaj test w ramach webinarium. Tak? I mogę dodać, i on się mnie pyta, mogę dodać jakiś link, mogę załadować jakieś zdjęcie, tak? Albo w ogóle jakiś dokument. Czekajcie, coś spróbujemy załadować. Na przykład załadujemy, co ja tutaj mam? Dobra, załadujemy to. Nie wiem, co jest w tej chmurze, ale załaduję chmurę wyrazową. Dobra, wybrałam za. O, jest, dobra. On mi pokaże. O, proszę bardzo. O, i wtedy tak wygląda. Można umieszczać obrazki. Jak będzie link, to wtedy będzie link. Tak to funkcjonuje. Albo popatrzcie, od roku 2013 organizuję w szkole, bo jestem też opiekunem samorządu, raz na semestr coś takiego jak noce gier planszowych. Zero elektroniki, telefon tylko po to, żeby w razie czego zadzwonić do rodziców. Natomiast gramy cały czas od godziny 6 do 6 w różne gry planszowe, karciane, aktywizacyjne. Chętni przychodzą i tak naprawdę nikt nie śpi. I jak zorganizowałam pierwszą taką akcję w szkole, to byłam bardzo ciekawa opinii uczniów. W związku z tym wrzuciłam linka na Face'a i poprosiłam uczniów, tych co chcieli, żeby napisali swoje refleksje. No i właśnie tak to wygląda, tak? I tak się zaczęło. Wszystkim się bardzo spodobało. I tak to robimy aż do dnia dzisiejszego. Więc też możecie wykorzystywać właśnie taką tablicę korkową online do tego, żeby zebrać jakieś opinie, refleksje, jakieś informacje od osób postronnych. Tablica jest świetna, ponieważ jeżeli macie konto, to możecie zrobić tak, że to, i tak wy zawsze rządzicie. Jeżeli wy założycie taką tablicę, to w każdej chwili możecie usunąć coś, co wam nie pasuje. Zobaczcie, ja teraz jestem niezalogowana. Ale generalnie rzecz biorąc, jeżeli bym była zalogowana, to jak najadę na każdą wypowiedź z tych osób, to mogę ją usunąć, jeżeli jest jakaś, no, grzecznie mówiąc, niekulturalna. Natomiast mogę do każdej tablicy coś dopisywać, tak? Nawet jak teraz nie jestem zalogowana. Ale jeżeli byście, nie wiem, boicie się tego, że ktoś wam napisze jakieś bzdury na przykład i wy nie zdążycie tego usunąć, to możecie zaznaczyć opcję, jak macie konto, że taka tablica może być moderowana przez was, tak? Nic nie pojawi się na tej tablicy, dopóki wy nie zamoderujecie. Powiem wam szczerze, że mi się jeszcze nie zdarzyła taka sytuacja, żeby ktoś napisał coś, nie wiem, beznadziejnego. Natomiast mówię o tej opcji, bo niektórzy mogą po prostu, no, obawiać się tego, że pojawią się jakieś niestosowne komentarze czy też informacje. No dobra, słuchajcie, to tak naprawdę, widzicie, patrzcie, mi się tutaj na Operze cały czas ładuje. Do tej pory Opera była lepsza. No dobra, zamknę to. Wracam do was. Zakończę na razie współdzielenie ekranu. Wchodzę z powrotem. Oczywiście wiecie co, chciałabym, żebyście mnie informowali o tym, jakbym znowu skrzyczała, albo nie wiem, nie byłoby słychać na przykład, tak? Słuchajcie, no to teraz czas na to, żeby zobaczyć, jak praktycznie tutaj coś działa. Bardzo dziękuję Gimtrusko 4. Cieszę się, że mi się podoba. Wrócę na chwilę do tej mojej chmury wyrazowej. Zobaczcie. To jest chmura wyrazowa stworzona w tej aplikacji, co wam podałam, tak Xedo albo Tagul. Te dwie aplikacje umożliwiają wam stworzenie chmury w kształcie, w jak chcecie. Na przykład, jakbyście chcieli na swoim blogu, którym prowadzicie, albo na fejsie, złożyć jakieś fajne życzenia świąteczne i słówka i życzenia w stylu Wesołych Świąt, Szczęśliwego Nowego Roku, chcielibyście uformować w choinkę na przykład, to właśnie możecie wykorzystać Tagul albo tak Xedo do tego, żeby właśnie taką chmurę wyrazów stworzyć w choince na przykład, czy też w aniołku, czy też właśnie, żeby to było takie świąteczne i możecie ją bezpośrednio umieścić na stronie. Także tu przy okazji przemyciłam wam jeszcze jedno narzędzie, które myślę, że na pewno wam się przyda i na pewno wykorzystacie. No dobra, to teraz przejdziemy do kolejnej ankiety, bo jestem ciekawa, które narzędzie chcielibyście poznać. To znaczy, będzie to wyglądało w ten sposób, że ja znowu będę dzieliła się z wami moim ekranem.
Wejdę, zaloguję się w te strony i będę Wam po kroku pokazywała właśnie, jakie to jest bardzo proste, tak? Jeżeli chcecie, możecie w tym samym czacie, w tym samym czasie też wchodzić na tą stronę, natomiast no, nie będzie takiej możliwości, ale musicie się też zalogować i możecie sobie próbować też coś tam robić w ramach takiego praktycznego ćwiczenia. Natomiast myślę, że to, że ja to pokażę, to i tak już wam dużo da. Więc tak, ja teraz udostępnię ankietę numer 2. Wy zaraz tą ankietę zobaczycie i ja bym bardzo chciała, żebyście odpowiedzieli. Możecie zaznaczyć, słuchajcie, dwie odpowiedzi. Naprawdę, każdy tylko dwa narzędzia wybiera. OK? Answer Garden w sumie już Wam pokazałam, tak naprawdę, prawie Wam pokazałam, ale każdy wybiera dwa narzędzia, bo ja nie zdążę Wam pokazać wszystkich, niestety. Tak się nazywa to do chmur gazu. Wcześniej Wam dałam, wiecie co, umieszczę Wam też w tym dokumencie, umieszczę Wam te linki do chmur wyrazów. Widzicie? Umieszczę Wam. Dobra, mam na razie 14 tylko osób. Odpowiadajcie, mam tylko. I właśnie fajne to jest w tych programach, co Wam teraz dałam linki, że możecie tworzyć właśnie chmury wyrazowe w różnym kształcie. Jak wybraliśmy jedno, nie, nic się nie stanie, nic się nie stanie. Ja i tak wybiorę te, które mają najwięcej. Dobra, 21 osób, to prawie wszyscy. Zakończę głosowanie i udostępnię Wam wyniki. Widzicie już chyba. Zobaczcie, no tak, zobaczcie, jak to jest. Padlet 50%, Izli 45%, Tak 20%, Smore 33%, Answer Garden 25%. No to i teraz mam problem. Dobra, czyli wychodzi na to, że Padlet chcecie zobaczyć i Izli chcecie zobaczyć. Dobra. Dobra, to ja to Wam pokażę. Natomiast będziecie mieli okazję na Padlecie doświadczyć tego, jak to funkcjonuje, jak się umieszcza, ponieważ ja na koniec będę chciała, żebyście mi napisali swoje refleksje, więc i tak będziecie mogli to przetestować. Natomiast dobra, zaczynam, zobaczymy. Słuchajcie, jak uda się, to pokażę wam ten trzeci jeszcze. Natomiast generalnie rzecz biorąc, ustane było, że wygrywają te, znaczy, że robimy te praktycznie, które mają największą ilość, czyli chcecie Easly, czyli zainteresowała Was infografika, super, i chcecie też Padlet, też super. Potem jest niby to Smore. Dobra, zobaczycie. No ale naprawdę, nawet nie ma się co martwić, bo one są na serio bardzo intuicyjne. Zresztą zobaczycie, że mi to szybko pójdzie, to nawet nie wykluczone, że Wam pokażę. Dobra, zakończę udostępnianie. Wracam do ankiety, znaczy do prezentacji. No i chodzimy do praktycznego zastosowania. W związku z tym, słuchajcie, właśnie Wam znowu udostępnię ekran. Już to się robi. Już się łączę. Powinniście zaraz widzieć mój ekran. A jak nie zobaczycie, to po prostu się znowu rozłączę i spróbuję jeszcze raz. Aha. I tak właśnie zrobię. Jeszcze raz. Dobra, chyba teraz pójdzie. Tak jest. Ok, dobra. Czasem człowiek, jak się za bardzo śpieszy, to mu nie wychodzi. No, niestety. Dobra. Zobaczcie. Widzicie mój ekran i w tym momencie ja przechodzę na Padlet. Najpierw chcieliście Padlet. Dobra. Padlet to jest strona padlet.com. Umieszczę Wam jeszcze na czacie tą stronę. Teraz tak, jak coś będzie nie tak na czacie, to ja już tutaj proszę bardzo panią Darię, że w razie czego, żeby mi po prostu przerwała. Czyli jak coś będzie nie tak z głosem, czy coś będzie się nie działo, nie widzę czatu po prostu. Natomiast tak jak mówię, zaraz wam podam link. O, mogę bezpośrednio na czacie przejść do tego linku. Dobra. To jest mój profil, tak? Bo ja już tutaj jestem logowana. Dobra, czekajcie, wyloguję się. Wyloguję się, choć to jest bardzo ryzykowne, bo nie wiem, czy pamiętam hasło. O, tak wygląda strona padlet.com.
W tym momencie coś Wam pokażę. Możecie zrobić coś takiego. Możecie po prostu nacisnąć stwórz tablicę i możecie mieć ten link i ten link posłać gdzie chcecie. Tak? Możecie, pracujecie teraz bez konta. Czyli jak utworzycie tą tablicę, to jeśli nie zapamiętacie, wiecie co, ja się wyłączę, bo ja boję się, że mnie chodzi o to, że jeśli będziecie chcieli, żeby pamiętać, co było na tej ścianie, to musicie gdzieś ten link zapisać, czyli wysłać do siebie na pocztę, zapisać gdzieś. Natomiast, jeżeli chcecie, żeby one były wszystkie, te ściany, te tablice online gdzieś w jednym miejscu, to naprawdę radzę Wam założyć konto. Ja najpierw pokażę, jak to wygląda bez konta, a potem się zaloguję, zobaczycie, jak to wygląda na koncie. Więc jeżeli macie taką tablicę, tak, taka biała, w ogóle taka sobie, więc naciskacie na zębatkę. Zębatka z reguły kojarzy się z narzędziownią, więc tutaj są wszelkie narzędzia ułatwiające nam pracę z tą tablicą. Możemy zmienić tutaj ten znaczek, na przykład na znaczek o taki, tak? Możemy nadać tytuł testowa tablica w ramach webinarium, tak? Możemy dodać opis. Tu testujemy narzędzie i witamy się ze sobą. Na przykład. Teraz, co mogę jeszcze tu zrobić? Mogę na przykład adres, tak? Tu mogę pobrać adres. I teraz tak, nie mogę zrobić nic więcej. Nie mogę zmienić tego adresu, ponieważ nie jestem zalogowana, więc muszę być zdana na ten adres, który mi wygenerował program. Mogę zmienić układ, czyli mogę chcieć, żeby na przykład to, co będą mi ludzie umieszczać, było takie swobodne. I muszę się liczyć z tym, że jeżeli 50 osób będzie tu klikać, to jedno będzie na drugim. Mogę zrobić strumieniowo, czyli widzicie, będzie jeden pod drugim. Będziemy tak to przewijać. A mogę zrobić GND, czyli że to będzie się automatycznie ładnie układało jak takie puzzle, taka układanka. Ja teraz naznaczę GND, tak? Mogę zmienić tapetę, bo stwierdzam, że ta tapeta mi się nie podoba. Ja bym chciała, żeby na przykład było, nie zrobili żadnej świątecznej, więc ja zrobię, żeby to była taka typowo korkowa tablica, o, taka jak mamy w klasach. No i na przykład ja teraz wezmę ten link. Ja ten link skopiuję tutaj do Was. Bardzo proszę, kliknijcie w ten link i wpiszcie tam pozdrowienia tylko jakieś, tak? Nie za dużo, tylko żebyście przetestowali. Wpiszcie jakieś pozdrowienia, tak? Ja też kliknę. Wpisujecie swoje imię. Ja wpisuję serdecznie Was. Pozdrawiam. O. U mnie możecie widzieć, jak świetnie to wygląda. Ja już widzę, że już ile osób? 5 osób już jednocześnie pisze, 6 i coraz więcej. Więc jest to świetna praca grupowa w czasie rzeczywistym, tak? Tak jest, pozdrawiamy serdecznie, witamy. I wy też to na pewno widzicie, jak fajnie to funkcjonuje, tak? Mam totalny podgląd właśnie jak to wygląda. Dobra, widzicie, widzę rycerze biznesu, jak szarmancko to brzmi, super i tak wiecie, to się cały czas zmienia i to jest świetne, bo to się układa fajnie po kolei, tak, jakbym wybrała, że ma się każdy układać jak chce, tak, czyli tą dowolność, to byście się nakładali jeden na drugi, a ja bym musiała cały czas przesuwać, tak, żeby było widać. Nie wszyscy jeszcze przetestowali, być może ktoś ma problem, natomiast myślę, że fajnie to zaobserwowaliście, jak to wygląda. I fajnie to też dla Was jest fajną inspiracją, myślę, do tego, żebyście to wykorzystali. Mamy 2, 4, 6, 8, 10, już 15 osób, super. Także tak funkcjonuje Padlet. I teraz, a teraz zrobimy sobie wyzwanie. Wy sobie tam możecie wpis dążył, ja cały czas mam otwarty link. Ja spróbuję pokazać Wam, jak wygląda konto. Czyli ja się loguję i teraz ja nie pamiętam, czy ja jestem przez Face'a, czy przez Google'a. Ludzie drodzy, chyba przez Face'a.
Zaraz zobaczymy, jak się zaloguje. O tak, na szczęście tak. Dobra, więc ja jestem przez Face'a i zobaczcie, jak widzę, kto ostatnio coś robił na moich tablicach, które ja udostępniłam, tak? Czyli ja widzę, że Clary coś tutaj dodała, tak? My mamy teraz taki projekt międzynarodowy e-twinning, w ramach którego z uczniami z Włoch i z Grecji wymyśliliśmy sobie, że będziemy świętować takie dziwne dni kalendarzowe, typu na przykład dzień czekolady, albo na przykład dzień spaghetti i tak dalej. I w ramach tych różnych śmiesznych dni robimy różne aktywności. Między innymi w ramach dnia spaghetti prowadziliśmy taką zabawę, taką misję QR-kodową, że mieliśmy sobie przekazać przepisy na zrobienie jakiejś typowej sałatki makaronowej w danym kraju. No i gromadziliśmy sobie też słownictwo, tak? I ja utworzyłam taki Padlet, gdzie gromadzimy słownictwo właśnie potrzebne do napisania przepisów w języku niemieckim. No i tu widzę, że tu różne osoby, to znaczy Clary cały czas coś dopisywała. Tak, tutaj jak widzicie, mam wszystkie, patrzcie, mam wszystkie moje ostatnie padlety. Tak, tu widzicie różne rzeczy, moje i nie moje. Mogę zobaczyć, mogę tak, nacisnąć obok na padlet i widzę tutaj, tak? O, moje, tak? Mogę widzieć te, które z kimś się podzieliłam, nie mam żadnych. Tak, mogę widzieć te, w których ja coś umieściłam, tak? One nie są moje, ale ja na nich coś umieściłam, tak? Mogę podejrzeć aktywności, jakie ostatnio się działy. Mogę zobaczyć, czy są z kim ja w ogóle współpracuję, tak? Jakie osoby gdzieś tam się ze mną współpracowały, też mogę zobaczyć. Także fajnie mieć konto, bo macie wszystko w jednym. W każdej chwili. Na przykład, i powiedzmy, że ja wejdę sobie na memy. O, powiem Wam, że prowadziłam na początku, pod koniec sierpnia warsztaty dla webinar dla nauczycieli i nauczyciele mieli nauczyć się, jak tworzyć memy. Widzicie, tutaj widzicie, to są memy stworzone przez nauczycieli. Świetne memy. Ja ten tablet stworzyłam, żeby te memy się układały strumieniowo, czyli właśnie w ten sposób, tak? Czyli, że przewijam, przebijam i w ten sposób. I tutaj nauczyciele tworzyli takie memy i umieszczali. I ja teraz mogę, jakbym chciała coś zmienić w tej tablicy, to na przykład, popatrzcie, mogę adres, ja adres zmieniłam sama. Czyli nie chciałam, żeby tu były cyfry i litery, tylko chciałam, żeby tu była określona nazwa, żeby się fajnie dyktowało, tak? Memy na przykład, tak? W każdej chwili mogę nacisnąć tutaj i zmienić tą nazwę. Taką, jaką ja bym chciała. Czyli jak nie mogę podać komuś linku, a mam dyktować, to prościej mi jest podyktować padlet.com łamane przez Marta FB, łamane przez memy, niż mówić łamane przez 5.1 duże G, małe M i tak dalej, tak? Bo zaraz wszyscy się pogubią. Co mogę zrobić jeszcze? Zobaczcie, prywatność. Widzicie? Mogę zaznaczyć, że jest to prywatny padlet, chroniony hasłem. I też co kto może robić tutaj, widzicie, może pisać, może moderować i tak dalej, że jest to ukryte łącze, ja mam, że ukryte łącze. Co to znaczy? Że w Google go nie znajdziecie, że jak ja podam, to go każdy, no to będziecie go mieć, a jeżeli piszecie w Google, to nie. Oprócz tego zaznaczyłam opcję, że może tylko oglądać, tak, czyli że nikt mi tu nic nie dopisze, ani nic. Ja to zmieniłam po tym webinarze. Bo oczywiście jak prowadziłam webinar, no to chciałam, żeby te memy tutaj były. No i może być całkowicie publiczna, tak? Mogę dodawać ludzi, którzy mają w ogóle na tej tablicy pisać. Mogę wysłać do nich maile, napisać maile i po prostu ich dodawać. Wtedy będą tylko i wyłącznie te osoby brały udział. Jest również funkcja, że mogę moderować posty, tak? Czyli posty wymagają zatwierdzenia przez jednego. Więc tak naprawdę jest tutaj dużo opcji ochrony prywatności i tak naprawdę wy wybieracie. Dobra. No. Widzicie, przy okazji sobie zobaczyliście, nauczyciele też naprawdę potrafią być bardzo kreatywni i mieć bardzo duże poczucie humoru. Trzeba im pokazać, wiecie, odpowiednie narzędzie. Memy się bardzo spodobały. Znacie różne, pewnie wy wiecie, dla was to nic takiego, nie? Stronka memy.pl jest ogólnie znana na pewno wam. W związku z tym, czy macie do Padlety jakieś pytania? No, ja się tutaj patrzę, jak ma. Znaczy, potem jeszcze będą jakieś pytania, będzie czas na to. Natomiast
W grupie mamy mistrza memów. Super, no to widzicie, możecie też porobić jakieś fajne memy dotyczące projektu i umieścić. Dobra, super. Ja sprawdzę, czy coś się wydarzyło jeszcze na naszej tutaj tablicy w ramach. O, popatrzcie. Powiem Wam tak, w tym momencie ja zobaczyłam, że zrobiłam błąd i mogę w każdej chwili wejść. Tak? I tak jak mówię, jeżeli ja nie zapiszę tego linku sobie gdzieś, to ja już do niego tak naprawdę nie trafię. No bo sorry, ale nie zapamiętam tych literek, co tu są. Chyba, że wejdę na czat tutaj, w związku z tym i go znajdę i sobie kliknę. Więc jeżeli chciałabym, żeby on, ten Padlet się znalazł tam wśród tych moich, to bym musiała po prostu się zalogować. Tak? Czyli tutaj jestem ty, naciskam i się loguję. Widzicie, jeszcze jest nawet taka fajna informacja. Możesz zmienić tę tablicę przez 24 godziny. Radzimy ci się zalogować lub zarejestrować. Nie? Czyli oni nawet mi radzą, tak? Dobra. Bardzo się cieszę, że Wam się ta strona podoba, ale przechodzimy do kolejnego narzędzia, które chcieliście poznać, czyli do Easly. Zobaczcie, Easly jest też łatwym narzędziem. Ja zaraz Wam podam link, tak? Osoby, które chcą teraz współuczestniczyć, mogą sobie kliknąć, jeśli macie taką możliwość. Ja jestem, słuchajcie, zalogowana przez Gmaila, tak? Ale tam jest opcja też, ja się zaraz wyloguję i pokażę Wam, jak to wygląda. Czyli bezpośrednia stronka Easly, jak się wejdzie, to wygląda tak. Dobra, to teraz niepotrzebnie chyba to zrobiłam, bo widzę, że zaczyna dziwnie mulić. Ale dobra, no, wydaje mi się, że wygląda tak. Pojawia się login i w tym momencie, no nic się nie pojawi, bo ja muszę teraz poczekać. Dobra, jeszcze raz. Dobra, jest. Czyli jesteśmy na głównej stronie Easly. Tak wygląda główna strona Easly. I teraz w prawym głównym rogu, zielone, macie login albo możecie zrobić sign up free. Dobra, wiecie co, muszę odczekać chwilę, bo jak mi się mieli cały czas, to oznacza, że żeby lepiej poczekać. Więc poczekajcie, ja sobie spróbuję uruchomić Chroma. Tylko wiecie, co śmieszne to jest, bo Chrom mi zniknął. W ogóle Chrom mi zniknął. Przed chwilą była, teraz nie ma. Bardzo dziwne. Bardzo dziwne coś mi się tutaj dzieje. Bynajmniej jak wchodzicie na to Easly i jak macie to Easly, to powinniście mieć coś takiego, jak się zalogujecie w prawym górnym rogu albo zarejestrujecie za darmo, możecie wykorzystać swoje konto na Gmailu, bądź też możecie wykorzystać facebookowe. Jak się już zalogujecie, to macie do wyboru masę różnych szablonów. Jak klikacie w ten szablon, to możecie edytować go. Poprzez kliknięcie w każdy tekst, w każdą ikonkę, automatycznie możecie ją edytować. Poczekajcie, bo coś się dzieje niedobrego na moim tym. Coś się dzieje, coś mi cały czas pracuje dziwnie, tak jak miała obciążenie sieci. Dobra, próbuję jeszcze raz. Tylko nie mogę się dalej zalogować. I nie mam Chroma. I to jest najdziwniejsze, że w trakcie webinarium. Dobra, próbuję przez. Powiem Wam, że spróbuję przez Explorera. Chociaż nie lubię w ogóle korzystać z tych nowych narzędzi. Przez z Explorera, bo zawsze coś wychodzi, że jest coś nie tak. Ale może teraz będzie zbawienny po prostu. Dobra. Oczywiście jest dziwny i nie pokazuje wszystkiego, jak to bywa, tak? W ogóle dziwny układ pokazuje, ale być może zadziała. Spróbuję się zalogować. Widzicie, to się nazywa złośliwość rzeczy martwych. Bynajmniej tyle, co mogę Wam teraz pokazać. To tak, te szablony, które tu widzicie na dole, to są właśnie puste. Teraz to widać, że tu jest coś zrobione, ale nic nie szkodzi, bo jak Wy w nie wybierzecie i klikniecie w ten szablon, to Wy możecie w każdym tutaj, w tym kółeczku na przykład, czy w każdym tym momencie kliknąć i nadpisać to swoim tekstem. Tak? Możecie zmienić dane, możecie usunąć, możecie dodać coś od siebie. Ja proponuję oczywiście wykorzystanie tych gotowych szablonów,
Więc dokładnie sobie przemyśleć, co chcemy pokazać, jak chcemy to zaprezentować, żeby nam to wyszło. Spróbuję zamknąć. W tym momencie niestety, słuchajcie, spróbuję na chwilę zakończyć współdzielenie. Wrócimy do prezentacji. Naprawdę, powiem Wam, że pierwszy raz mam coś takiego, że w ogóle nie mam przeglądarki Google Chrome. Naprawdę. Spróbuję sobie z tym poradzić, poczekajcie, ale chyba sobie nie poradzę, bo ona po prostu zniknęła. Ona była i jej nie ma. Ale słuchajcie, będę cały czas próbować. Czy komuś z Was udało się coś takiego, wejść na tą stronę może i udało się, nie wiem, przez Gmaila albo przez Facebooka wejść? Jeśli tak, to ja proszę o informację. Czy udało się też Wam może kliknąć? Super, świetnie. A jak wybierzecie jakiś szablon, to udaje Wam się coś tam pozmieniać? Dobra, w międzyczasie, słuchajcie, zrobimy tak, że gdzie znowu się dzielę tym ekranem z Wami. Pokażę Wam po prostu to smorę, tak? Może się w to może ten izliść. Nie wiem, może to jest tak, że wy rzeczywiście wszyscy zniknęli i w tym momencie jest jakieś przeładowanie. Nie mam pojęcia. To by było dobre dla mnie wytłumaczenie. Przynajmniej to, że mi ten chromek gdzieś zniknął. Ale bynajmniej jestem na Smore. Ja już tu jestem zalogowana. I w tym momencie, jak nacisnę Start a New Flyer, jak widzicie, to się ładuje, więc nie wiem, czemu to akurat Easly nie działa. To mogę sobie wybrać, co ja chcę robić. Czy to ma być jakaś broszurka typu for sale? Czy może coś jakiejś klasy, czyli że jakaś aktywność, tak? Szkolenie, coś takiego. Czy może coś biznesowego, że sklepik na przykład otwieramy, albo właśnie jakieś stoisko jarmarczne, czy też jakieś wydarzenie. Tak, możecie też zacząć w ogóle puste. Natomiast ja pokażę Wam event. Nie chcę tego eventu skądś zabrać. Chcę zacząć po prostu nową ulotkę i w tym momencie naciskam zacznij nową i zobaczcie, mam tutaj podgląd, jakby to mogło wyglądać. To jest zawsze takie troszeczkę szare, tak, bo ja mogę to użyć, ale nie muszę. Czyli popatrzcie, ja po prostu naklikuję na to, wpisuję jakiś tytuł, prezentacja projektu na przykład, mogę podać tu, tak, podsumowanie programu, nie wiem, młodzi przedsiębiorcy, tak, na przykład, i dane. Teraz mogę tutaj kliknąć, wystarczy, że tu kliknę i od razu mogę podać tytuł tego, tak, przyjdź i zobacz na żywo, na przykład, zobacz nas na żywo. O, możecie też tutaj dodać tekst. Serdecznie zapraszamy na jedyne w swoim rodzaju wydarzenie. Wydarzenie, zjadłam literkę. Pozwólcie, że ja nie będę się za bardzo rozpisywać, bo nie o to chodzi. Mogę dodać obrazek. O, akurat mam podpowiedziany, tak? Młodzi przedsiębiorczy. Tu możecie dać, co tam mieliście? Takie różne? Mieliście fingersi, tak? Więc mogę napisać na przykład fingersi. Zapraszają. Pisz, zaznaczacie kiedy, tak? Powiedzmy, że dostanę. Może być lokalizacja. Wiecie co? Nie wiem, nie wiem. Ja jestem teraz, powiedzmy, w Jastrzębiu Zdroju, w związku z tym kliknę. Możecie zaznaczyć, czy to jest online, czy to nie jest online. Jakieś szczegóły, tak? Zapraszamy wszystkich zainteresowanych. Będę monotematyczna, bo nic mi teraz do głowy nie przychodzi. Zainteresowanych. I Dan na przykład, tak? Tak to wygląda, zobaczcie. Jak już fajnie, prawda? Agenda, czyli jeśli jeszcze to tutaj coś ma się wydarzyć, tak? To w tym momencie możecie to umieścić, bo ja umieszczę tutaj po prostu jakieś zdjęcia. W każdej chwili możecie to tutaj edytować, tak? Cancel, tak? Jest napisane. Może zostać tytuł plan na przykład spotkania, czy też plan, o, plan wydarzenia może być. Więc
Więc jak widzicie, wszystko i powiem Wam, że w tej infografice też to tak fajnie wygląda. Możecie też dodać różne zdjęcia, tak? Tytuł pod zdjęć, czyli coś z projektu, fajne zdjęcia macie, fajne z działań, możecie tych zdjęć dodawać, tak? Możecie to po prostu usunąć krzyżykiem i tego elementu tu nie będzie, tak? Proszę bardzo, o, możecie usunąć, chcecie dodać więcej tekstu, to naciskacie tekst i po prostu dodajecie, tak? Tutaj możecie dodać tylko cancel. Własny tekst. O Jezus, cały czas mi się tu pojawia. Nie czyta mi polskich znaków w tym momencie. Może tak być. O, i naciskacie done. No i widzicie, że jest, tak? Więc każdy tutaj element, czy to będzie wideo właśnie z YouTube, czy audio, czy naciśniecie wideo, on was prosi, żebyście dodali tylko link, tak? I będzie to widoczne. Jeżeli to możecie sobie wybrać inny szablon z boku, tak? To może być o. Tak to wyglądać, tak? Troszeczkę inaczej ciąga. Może te kolory Wam się nie podobają, to możecie sobie zmienić, tak? Możecie też tu ręcznie zmienić ciągę. Możecie zmienić background. Powiedzmy, że ten Wam się nie podoba. Niestety, żeby dodać swój, nie ma, byście musieli mieć konto płatne, więc nic z tego. Natomiast o, takie na przykład. I możecie napisać, że skończyliście edytować. I w tym momencie, zobaczcie, jest ulotka gotowa, tak? I możecie ją w każdej chwili edytować, podglądać, wydrukować, pobrać link i możecie zobaczyć, zobaczyć analizę. Ja wrócę zobaczyć, co się u Was dzieje. Świetnie jesteście. Dobrze, więc widzicie, ten program zadziałał, chociaż on miał tylko 33%, natomiast wracam do Easly, może się uda. Ale zaręczam Was naprawdę, tym osobom, którym się już tam udało coś podziałać, pewnie też napiszą, że jest to naprawdę bardzo proste i intuicyjne. Ale jakoś dzisiaj mnie chyba nie lubi, ponieważ nie chce się po prostu uruchomić. No widzicie, cały czas mi muli. W związku z tym, słuchajcie, mam nadzieję, że zadośćuczyniłam Wam tym, że pokazałam Wam po prostu smorę. Natomiast myślę, że zrobicie mi tą przyjemność i stworzę jakąś infografikę na Wasze blogi o projektach i pokażecie, że udało Wam się to zrobić i Wam nic nie muliło. Nie mam pojęcia czemu, widocznie może jest jakieś przesilenie, może to jest jakiś po prostu problem techniczny na stronie, a może mój tutaj coś na łączu internetowym jest akurat nie tak. Dobrze, słuchajcie, powoli będziemy się zbliżać do końca, bo zostało nam 10 minut, szybko ten czas zleciał, prawda? Chciałabym zaprosić Was do krótkiej ankiety. Czy wykorzystacie poznane narzędzia i które narzędzie podobało Wam się najbardziej? I tam możecie też zaznaczyć więcej odpowiedzi. Uruchamiam właśnie ankietę numer 3. I Wy ją właśnie widzicie. Bardzo proszę, żebyście odpowiedz szczerze, jeżeli ktoś też, ja słuchajcie, ja uznaję tylko i wyłącznie szczerość, tak? Poza tym i tak Was tak naprawdę nie znam, w związku z tym no nic nie tracicie, dla mnie to jest jakaś informacja zwrotna. Po prostu napiszcie jak czujecie, jest na razie 7 osób, o już jest 10. Jest ktoś, kto odpowiedział, że nie wykorzysta, no ale też ma do tego jakby prawo. Patryk, ja nie mam na to wpływu, czy będzie więcej webinariów. Ja zostałam poproszona do tego jednego, zaproszona, natomiast pewnie odpowie Wam tutaj pani Daria. 21 osób na 23 to są już wszyscy, więc słuchajcie, ja kończę głosowanie i udostępniam Wam wyniki. Widzicie teraz wyniki. Zobaczcie, cieszę się, naprawdę bardzo się cieszę. Dziękuję Wam bardzo za tę informację zwrotną, że praktycznie 80, prawie 80% wykorzysta, 8% jeszcze nie wie, no i 4%, że nie. Które z podanych narzędzi podobały Wam się najbardziej? Wychodzi na to, że Padlet, Easly jest 37%. Cieszę się, że pomimo tego, że nie udało mi się tego praktycznie pokazać, to jednak Wam się to podoba, bo sami gdzieś tam na pewno klikaliście Smore, też Answer Garden, tak najmniej, ale też polecam. Bo to jest po prostu, moim zdaniem, jest to fajna alternatywa chociażby dla takiego PowerPointa. No i wszystkie też zaznaczyło 16%, ale słuchajcie, to i tak jeszcze nie koniec. Więc jeszcze tak się, ja dziękuję Wam, że cały czas piszecie i dziękuję Ci za informację zwrotną, ale ja mam dla Was jeszcze kolejną aktywność i pytania. Czy Wy macie do mnie jakieś pytania w ogóle? Czy jeszcze macie coś, co byście chcieli się dowiedzieć dotyczące tego, o czym mówiłam i o czym Wam opowiadałam?
Adam pisze, że my już rozpoczęliśmy wykorzystywanie ich w praktyce. Super, bardzo się cieszę. Bardzo się cieszę. O to mi chodziło, słuchajcie, że ma to wam pomóc. Ale teraz tak, swoje refleksje, bym bardzo chciała, żebyście te refleksje wszystkie, że już zaczynacie i już wykorzystujecie, po prostu napisali mi na tym padlecie specjalnie przygotowanym z opinii waszych, do refleksji. Bardzo się cieszę. Dziękuję, Ewelina, za taką opinię. Mam nadzieję, że właśnie to, czego oczekiwaliście na początku, co mi napisaliście, że chcecie, żeby nie było nudno, żeby czas szybko zleciał, żeby było inspirująco, żebyście, nie wiem, współpracowali, poznali coś nowego. Mam nadzieję, że to wszystko się spełniło. Bardzo proszę, abyście powoli tam wpisali swoje opinie i refleksje. To będzie też dostępne trochę po zakończeniu tego webinaru. Jeszcze będzie jedna ankieta, więc nie uciekajcie, bo tutaj pani Dalia mnie prosiła o taką techniczną ankietę dla was z platformy. Słuchajcie, te linki tutaj widzicie do tych programów. Ja wam cały czas przesyłałam na czacie. Dostaniecie jeszcze w dokumencie takie zestawienie ode mnie. I słuchajcie, jeszcze jedna ankietka, która tutaj będzie na platformie. To jest ankieta podsumowująca. To jest taka ankieta trochę, że trochę się powtórzy pewnie to, co tam piszecie. Ale proszę. Macie trzy pytania. Jak podobało Ci się spotkanie? Macie ocenić od 1 do 6. 1 to słabe, a 6 doskonałe. Czy myślisz, że wykorzystasz omawiane narzędzia w swojej pracy? Jest tak? Nie. Napisz, co Ci się najbardziej podobało. No i to jest takie otwarte, więc no tutaj możecie tak naprawdę powielić to, co piszecie na padlecie, czyli możecie sobie nawet skopiować, jeżeli piszecie na tym padlecie. O, widzę. Bardzo dziękuję Wam za te informacje. Ja już widzę, że 50% odpowiada na tę ankietę. Słuchajcie, na serio cieszę się. W ogóle to mam zamiar z moimi uczniami spotykać się na takim webinarze i wypróbować, jak to będzie wyglądało. I teraz już miałam właśnie taki przedsmak tego, co może być. Widzę, że to fajnie działa, fajnie sobie na czacie piszecie, fajnie dajecie informację zwrotną, fajnie to funkcjonowało, dzielenie ekranu. Także myślę, że to też może się sprawdzić. Mam już 18 osób, czyli 75%. Bardzo dziękuję za Wasze odpowiedzi. I tak jak mówię, możecie mnie znaleźć na fejsie, możecie się podzielić tym, co robicie, w jaki sposób wykorzystacie te narzędzia. To będzie dla mnie naprawdę bardzo ciekawe doświadczenie móc Was oglądać, śledzić. I życzę Wam, w ogóle trzymam kciuki za Was, za Waszą prezentację, za podsumowanie Waszych projektów. Jak się Pani nazywa na MB? Tak jak byłam na zaproszeniu, które dostaliście, czyli normalnie, tak jak ja się nazywam, Marta Frykiewicz-Borkowska. Zaraz zobaczycie ostatni slajd. Słuchajcie, kończę głosowanie. Wyniki możecie zobaczyć, jak to wygląda. Bardzo, bardzo, bardzo serdecznie Wam dziękuję. Mój mail, jakby ktoś chciał, macie na ostatnim slajdzie. Prezentacją zajmie się już na pewno pani Daria, prowadzę tutaj organizator. Ja przygotuję, tak jak powiedziałam, całe zestawienie wszystkich linków. Trzymam za Was mocno, mocno kciuki. Wszystkiego dobrego. A to ja już nie wiem, jak się nazywa pani Daria na FB. Pani Daria z pewnością będzie się kontaktowała z wami i ona już wie, jak ma się kontaktować. Także słuchajcie, serdecznie Wam dziękuję. Mamy jeszcze 3 minuty praktycznie do końca, więc jeżeli ktoś ma jakieś pytania, może pytać. Życzę Wam również wesołych świąt, szczęśliwego nowego roku. Wszystkiego, wszystkiego dobrego.